Katarzyna Słupczyńska, nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego. To są właściwie trzy prelekcje pod wspólnym tytułem Podróże w literaturze, literaci w podróży. Moim celem jest przedstawienie kontekstu biograficznego literatów, poetów, pisarzy, którzy wykorzystali swoje doświadczenia podróżnicze w literaturze, w książkach, w poezji, w dramatach, które pisali. Pierwszym wykładem z cyklu był wykład o Melchiorze Wańkowiczu. Dziś mieliśmy podróże Kordiana i za tydzień będzie Miłosz w podróży, Czesław Miłosz w podróży. Czyli dzisiaj odbył się drugi wykład z tego cyklu. No, z wielką przyjemnością miałam okazję opowiedzieć o Kordianie, ponieważ Juliusz Słowacki z romantyków jest chyba najbardziej ulubionym moim pisarzem, poetą. I Kordiana również lubię. Mogą uczestniczyć inne osoby, jeśli tylko będą, ale chyba projekt zaadresowany jest głównie do młodzieży. Chyba też nie tylko do szkół średnich. Dzisiaj akurat pani dyrektor zaprosiła młodzież szkół średnich, ponieważ Kordian, który zresztą w tej nowej podstawie programowej został usunięty z podstawy programowej i przeniesiony do rozszerzenia, więc być może to było takie spotkanie ponadprogramowe z Kordianem. Jest dla uczniów szkół średnich, ponieważ oni omawiają Kordiana, czy do niedawna omawiali jeszcze i go znają. Młodzież ze szkoły podstawowej może niewiele by się dowiedziała z tego, ale na przykład spotkanie dotyczące Melchiora Wańkowicza już skierowane było do każdego, kto chciałby o nim posłuchać, bo z tego co wiem, Melchior Wańkowicz, fragmenty jego Zielona Kraterze albo Tędy i Owędy były nawet w programie szkoły podstawowej. No i Czesław Miłosz jest poetą, który jest omawiany zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej i myślę, że także na każdym etapie może młodzież przyjść i posłuchać. Tego szukał, tej wielkiej idei. No i tę ideę znalazł. Natomiast okazało się, że ta idea, która była niezaakceptowana przez innych spiskowców, pozostał z nią osamotniony i która doprowadziła go być może do śmierci, a na pewno do szpitala dla obłąkanych, a potem do więzienia. Jest to trudne zagadnienie, bo to myślę, że to każdy sobie sam musi na to pytanie odpowiedzieć, czy warto było, tak? Czy nie lepiej było żyć sobie spokojnie. Pamiętajmy jednak, że jest to bohater romantyczny, który musiał dojść do jakiejś idei, a podróże, bardzo modny motyw w romantyzmie, miała mu tą samoświadomość jakby ułatwić i rzeczywiście chyba tak było. Na koniec chciałabym was poprosić o to, żebyście nie traktowali Kordiana jako postaci literackiej, papierowej, tylko pamiętali, że mimo iż on został napisany przez Słowackiego, to w nim mieszczą się emocje, uczucia, refleksje samego Słowackiego, który był człowiekiem z krwi i kości, żył, miał lat 14, 15, 17, 18, 20, w wieku 40 lat zmarł. I to, co zapisywał, być może stylem, językiem, który jest wam w tej chwili obcy, zapisywał swoje emocje, swoje uczucia, które w gruncie rzeczy człowiek się niewiele zmienia, nawet jeżeli było to 200, 300, 400 lat temu i za 200 będziemy kochać, będziemy cierpieć, będziemy popadać w melancholię jesienną, będziemy popadać w depresję. Generalnie, emocjonalnie człowiek jest ciągle taki sam, bo tak jest skonstruowany. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To koniec.